Tak anonimowi alkoholicy na całym świecie rozpoczynają swoje spotkania. Boże! Boże! Użyć mi pogody ducha. Użyć mi pogody ducha. Abym gonił się z tym, czego nie mogę zmienić. Abym gonił się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi. Odwagi. Abym zmieniał to, co mogę zmienić. Abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości. I mądrości. Abym odróżniał jedno od drugiego. Abym odróżniał jedno od drugiego. Niech się dzieje wola Twoja, Panie, a nie moja. Niech się dzieje wola Twoja, Panie, a nie moja. Cześć. Ponieważ zbliżamy się do świąt, kto wyjeżdża do domu? Proszę? Pan mówi, tak? Ja się troszeczkę waham, bo ja mam taką rodzinę, która jest w tradycją w domu rodzinnym alkohol. Ja się troszeczkę waham jechać do tego domu, ale zaszego sobie przypustkę, że mogę w każdej chwili wrócić na oddział i no postaram się pojechać, jak będzie wszystko dobrze, no to zostanę, jeżeli nie, no to wrócę na oddział, bo troszeczkę to będzie dla mnie zagrożeniem mojej trzeźwości, ja to traktuję. No. Zawsze jest taka sytuacja, że zawsze możecie wrócić na oddział w momencie, kiedy coś się w domu dzieje nie tak. Jak wiemy wszyscy, pan no, ma taką sytuację, że w domu się pije, czyli nie ma chronienia poza piciem, wtedy może pan wracać. To cóż, w takim razie zdrowych, spokojnych świąt życzę. Tak, to ty? Tak, to ja. Jak żyjesz? A u mnie to. Jak to u mnie? Sam w domu? No, niestety sam. A co z żoną? A żona pojechała z synem do swoich rodziców. Tak. Jutro mają wrócić. Może dzisiaj wieczorem, mówiła. A córka znowu poszła tam do teściów. Na cały dzień od rana. Z mężem? Tak, no tak, i z wnuczkiem. Dobra. To co bierzesz? No bierzemy, no bo nie wiadomo gdzie będziemy, z kim będziemy na wygodnej. Na pewno tam ktoś tam może. Jeszcze, czy na pewno gdzieś pojedziemy jeszcze. Tak, może na oddział wpadniemy, może. Może jeszcze gdzieś, no, na wszelki wypadek lepiej mieć niż nie mieć. A jak u ciebie sytuacja domowa, rodzinna? Na razie jest, że tak powiem, patowa. No to znaczy, tak chodzimy koło siebie, specjalnie ani nie warczymy, ani. No, na razie no, nie mogę powiedzieć, żeby było źle. No jak źle, jak chcę rozwód słyszałem, to no co? Tak, ale to wiesz, no to nie jest takie, że kłócimy się, wrzeszczymy na siebie, rozumiesz, że w takim, że to nie ma takiego dramatu jakiegoś. A nic nie można naprawić, reperować tego wszystkiego? Cóż, ja już tego nie dam rady naprawić, bo ona nie chce. Ona po prostu nie chce. Wiedziała, że ma dość, no i ja zresztą ja ją rozumiem. Chyba bym tak samo robił, gdybym był na jej miejscu. Ja ją doskonale rozumiem, wszystko to zrozumiałem. Mój ulubiony klub na wygodnej. O, no dzisiaj jest stłukło. No i mieszka. Dobrze ugotowany. Dobrze, że ugotowany. Ja też przyniosłem swoje jajka. Każdy ma swoje. Normalne to jest przygotowanie mitingu. Adam, zawsze obecny gospodarz klubu. Cześć.
Cześć. Zada, poznajcie się. Cześć. No to dotrzymaj słowa bardzo. Jurek, wiesz co? A na razie to podzielmy się jajeczkiem. A no właśnie, miałem to właśnie mówić, że wreszcie może byśmy się podzielili jajeczkiem. Właściwie nawet nie musimy się dzielić, bo po całym wypada. No niech będzie. Nie musimy rozłupywać jaja. Proszę bardzo. A czekaj, ja ci pomogę. O, fajnie. Dobrze. No, słuchajcie, no oby te święta były spokojne, pogodne i po prostu z nadzieją, że jednak nam się powiedzie w tej naszej drodze. Także pozostańmy przy nadziei. Tak jest. A nadzieja ten. No więc wszystkiego najlepszego, oprócz smacznego. Nałogom brakuje tego stukania. Ja chciałbym bardzo nie pamiętać, pomimo że pamiętam, święta, które spędziłem w kanałach w Warszawie. Akurat to były święta, kiedy po raz trzeci próbowałem zejść z tego świata. Wielkanoc? Tak, Wielkanoc. Po prostu nazbierałem jakiś tam prochu i łyknąłem tego, nie wiem, czy garść, ile tego w ogóle, nie wiem. Nie pamiętam, ja tego nie liczyłem. Ale robiłeś to świadomie? Pełną świadomością następnej desperackiej decyzji, żeby zejść z tego świata, bo dwie poprzednie próby to były akurat Wigilię Bożego Narodzenia, potem w Nowy Rok. Też się nie udały. I pamiętam, że jak ja się obudziłem, był tam jeden z autochtonów kanałów, którego zadaniem to było w razie czego dopilnować, że jeżeli bym umarł, czyli po prostu zdech. To mnie wynieść gdzieś tam w działki, gdzieś dalej i rzucić, żeby po prostu no, gdzieś tam ktoś się zapił i tak dalej. No. Żeby nie było kłopotów z policją w kanałach. Jak się obudziłem, to ja nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Tylko poczułem olbrzymi smród. Ja byłem zasrany, zażygany, zajszczany dokładnie. Widziałem siebie, że mnie zasuwają w taki czarny worek z napisem NN. Śniłem, że umarłem. A to były moje narodziny. Strach, który mnie ogarnął, dodał mi sił do tego, aby żyć życiem wolnym, bez zniewolenia, bez bólu istnienia. Ale wydaje mi się, że dobrze, że jednak, że gdzieś w tobie siedzi to wspomnienie, bo, no bo to jest jak gdyby pomaga ci w trzeźwości, właśnie w utrzymaniu. No oczywiście, oczywiście, że tak. Słuchaj, tam mój ojciec też urzędował. W tych kanałach był, ja byłem w 97 roku z wojska wyszedłem i był u mnie jego brat. Z Warszawy przyjechał taki wujo mój. I mnie zabrał, to był kwiecień, chyba w kwietniu mnie zabrał, w 97 roku. I byłem tam u niego i mnie się zapytał, czy bym chciał się ze swoim ojcem zobaczyć, bo ja go nigdy nie pamiętam, nie znałem go. W ogóle nie znałeś ojca? Nie, jak miałem 4 latka niecałe chyba, to matka od niego uciekła i od tej pory oni się nie widywali. Nie pamiętasz już dzieciństwa? Ja go w ogóle nie pamiętałem. Ja go poznałem dopiero wtedy, w 97 roku, ten wujo mnie zaprowadził do niego. To był na dworcu, tam gdzie jest Warszawa-Praga. To jest, nie wiem, wschodni czy... Wschodni. Tam się z nim widziałem, on już był tam bezdomny właśnie w kanałach, ja z nim rozmawiałem. Jak ja go zobaczyłem, to się poryczałem właśnie i powiedziałem, przyrzekłem sobie, że ja nigdy taki nie będę. Ja już byłem o krok też, żeby skończyć, no sam jestem bezdomny teraz. A jak to spotkanie wyglądało? Nie mógłbyś trochę opowiedzieć? Zaczął mnie ściskać, ale śmierdziało od niego strasznie. On do natury tpił, był strasznie zniszczony. Tam nie wiem, czy oni... Na pewno nic nie jadł, a był gruby strasznie, nie wiem, co to... Spuchnięty taki, na pewno był spuchnięty. Ja mi cały czas łzy leciały z oczu, że ja mam takiego ojca. Prosił mnie jeszcze, żebym przyjechał chyba za 2 miesiące, wtedy miało być jakieś wakacje, żebym się z nim spotkał i już nie żył, wtedy już nie żył, bo
Po dwóch tygodniach chyba, czy po trzech, telefon był od wuja i mówił, że nie żyje. Zmarnowałeś, panie. Zmarnowałeś sobie życie przez to. U rodziców Jacka. Żebyś grał w piłkę, bo miałeś szansę. Miałeś szansę. Mistrzem Polski byłeś. Byłeś, no. Jeszcze zdjęcie jest tu. Tak. A dwa razy widzicem mistrzostwo mieli. No. Z tych, panie, to drali, panie, Bełtajsie, we wszystkich, panie, drali, trener, panie, ten, no, Jaromiał, Eligiusz Goździ. To powiedział, że tylko jedyny on był, co miał szansę. Inni drali, a on nie. Bo się, panie, rozumie. Szkoda go, jakby to można było cofnąć 3 lata, 2, nie? No to, ach, nie pije tego i można jeszcze się zmobilizować, nie? Czy góra do 5 lat, nie? Jakby miał te 18, nie? Ale nie, no teraz to już po prostu było, minęło i ja sobie z tego sprawę zdaję, ale było, minęło po prostu, tak to widzę, nie, na dzień dzisiejszy. Nie, to mnie najwięcej wkurzyło, panie. Pamiętam, jak babcia kiedyś chodziła pod Powilonia, wtedy pierwszy raz w 97 nie piłem ten rok bez tygodnia. Potem jakoś pałkę zalałem i potem znów nie piłem kilka miesięcy, a babcia chodziła pod Powilon. Jacek już nie pije 2 lata. Chodziła i mówiła, Jacek już mi pije 2 lata, nie? Jakie 2 lata? Tak mówiłaś, pamiętam. Chłopaki mówią, co ty 2 lata nie pijesz, czy nie piłem? No to trzeba się odzwyczaić, żeby w ogóle nie pić. Babcia rok dodała. To jest wszędzie zguba. Wszędzie się traci pracę. A mi to w pewnym sensie podpasowało, nie? Że a jak 2 lata dodała, to te zapicie to się nie liczy, co było. No, no wtedy tak myślałem. No się później chudnie, jak pająk się chodzi, cieniutki, chudziutki. A później się przychodzi, żeby nie mam chlebka, nie mam tego, nie mam szmego. A później się chce. A to później, no ja też się denerwuję, ja też się wkurzam. Ale babcia podstawia papunia. No podstawia, ale swoje myśli. Do czasu, ale swoje myśli. Trzeba tym bardziej się starać, wciągać się do tego, żeby się odzwyczaić i dojść do siebie. Wątpię, żeby ktoś mnie zaczarował, coś nowego mi powiedział względem niepicia, bo to jest niemożliwe. Wydaje mi się niemożliwe, tak jak ja z wiarą i z dużo rzeczami jest dla mnie niemożliwe. Ja po prostu sam chcę kierować, jak nie piję własnym życiem. Ja mam swoje wiadomości sam dla siebie. No, on był agresywny nieraz przecież tutaj, bo co on tu pieska powiedział, że łeb mu urwie. No ja pamiętam, to był 97 rok, ósmy. Madzia tu płakała, klękła. No ojciec uciekł. Tu, babcia tu klękła, a ja puszka wziąłem tak za balką. Obie płakały. Madzia, nie wiem, co tam, kotata, uspokój się, coś takiego. A babcia, pamiętam, że Boga wzywała, coś. No nie wiem, jakieś takie rdgnięcie miałem, tak umysłowe, takie coś. Spojrzałem na nie obie i jakoś nagle go sprowadziłem. Odruch taki bezwarunkowy miałem. Potem już przez parę dni, jak przyjeżdżałem, to chował się, uciekał przede mną. Musiałem tyle włożyć energii, miłości, żeby piesek już się nie był. Dzięki Ci, Panie, za to, kim jestem, za drogę, którą mi dałeś, abym poznał Ciebie. Dzięki Ci, Panie. Ciekawe, czy on w domu jest. No wiozę mu jedno jajko przynajmniej, o ile będzie, no to się podzielimy z nim. Michał! Zobacz, pan.
po jego śladach zrobił pan schody. Co się stało? Czy jego śladach, daj pan powiedz, czy jego śladach przyjdzie pan? O, to zmywałem, a k***a, już 10 razy mi się było, no zobacz pan. Widzi pan? Wywalił drzwi? No. K***a, a już pan, co ja wchodzę do domu wyrwany, a ta k***a piany tu w fotelu śpi. Dzisiaj? No wtedy. Tu sobie. O. Raz k***ony. Ja zresztą go napierdolę. To co? Przynieśliśmy do niego, to może pan się chociaż pożywi na Wielkanoc, żeby się będą. A co jest gotowane? Wszystkiego najlepszego. No pewno, na twardo. No na twardo, będziesz pan miał. Demolkę jeszcze panu robi, no to jak Bożyckiego, no to... Na to, czym to zresztą? To jest zresztą naszykowane. Na niego? Na kogo? Karawacie, dobrze. Grzbiet... Czy sam na policji przychodzę co tydzień do niego. Panie, lejak kurwa, no się łamie, wejdzie. To jest napad i kurwa kradzie. No, napad na mnie, no ja mogę go zatłuc. Do Staszka jeszcze możemy jechać. No, można i do Staszka, tak. Do Staszka, no jasne. No, nie pojedziecie? No, chyba będziemy. A chyba. Chyba. Witamy. O zdrowie pytamy. Proszę bardzo, proszę. Jak się czujecie? Święta. Dobrze, bardzo dobrze. Chciałem powiedzieć, że ja po przyjeździe z Wisły przed każdym posiłkiem się modlę. To jest dla mnie bardzo ważne i nie zamierzałem tego zmieniać ze względu na kogo, ktokolwiek by nie był tutaj. Czy wierzy, czy nie wierzy, to jest osobista sprawa każdego. I modlę się na siedzącą. Nie muszę stawać. Dziękuję Ci Panie za te święta wielkanocne i za te dary, które będziemy spożywać. Dziękuję Ci Panie za Twego Syna Jezusa Chrystusa, który mnie nie opuścił w chwilach mojego zwątpienia, kiedy w ubiegłym roku upadałem na same dno. Dzisiaj wiem, że Twój Syn Jezus Chrystus mnie kocha i na mojej drodze ku trzeźwości postawił wspaniałych ludzi, abym uwierzył w sens życia. Dziękuję Ci Panie za każdą chwilę spędzoną ze mną. Wiem, że jesteś litościwy i łaskawy. Proszę Cię Panie Jezu, abyś był w chwilach zwątpienia przy moim przyjacielu Konradzie, który teraz jest sam, a żebyś go nie opuścił w chwilach jego zwątpienia. Podzielimy się jajeczkiem może. Życzmy sobie, abyśmy się może za rok spotkali znowu przy jajeczku, a ten rok przeżyli do tego jajeczka. No, tak jak do tej pory nam się udaje, na trzeźwo, spokojnie, miarygodnie. Ja też również życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowych, radosnych świąt. A te święta przynoszą mi takie wspomnienia złe. No przykro jest nie widzieć się z córką, która ma 13 lat. Każdemu jest przykro, jeżeli chodzi o dzieci. Kiedyś fajnie było, spędzaliśmy razem święta. Czyli były i radosne święta. Radosne były. Kiedyś też nie piłem 4 lata i... Jak każdy ojciec... Myślę, że każdy, czy każda matka kocha swoje dzieci, ale miłość moja do mojej córki jest... Nie potrafię ją ogarnąć. Gdyby dzisiaj było potrzeba, nie daj Boże, oddaję za nią swoje życie. Ja się wstydzę do niej podejść. Ja jestem dorosły. Ale telefonicznie rozmawialiście. A telefonicznie to ja z nim rozmawiam, wiesz. Telefonicznie mi się urek fajnie z nim rozmawia, a tak na ulicy ciężko mi się jest przełamać. Tak. Ja nie potrafię do niej powiedzieć po imieniu, nie potrafię do niej powiedzieć, że jest moją córką. Ona też nie potrafi. Początek wrażenia poświątecznej grupy.
co zrobić w porządku? Coś ma jakieś sprawy? No, ja przyznam się, że bałem się jechać na te święta, dlatego że wiedziałem, że u mnie będzie alkohol. No, jak pojechałem w piątek, to od razu poszedłem na meeting. Pierwszy mój meeting w Kutnie. No i śniadanko w domu, no to w gronie najbliższej rodziny. Później na obiad cała rodzina przyszła. No i zawsze było tak, że u mnie już flaszka na stole stała. No i szwagrowie też zawsze przynosili jeszcze ze sobą. No a tym razem u mnie nie stało. No i oni dziwo też nie przynieśli. No bo wszyscy wiedzą, że tutaj jestem, że się leczę. Ty na nich patrzysz, oni na ciebie. Każdy taki dystans trzymał. Dlatego tam się po prostu trochę nieswojo się czułem. Czułeś, jakby się namówili? Co? Nie, no tak po prostu no, czułem takie... Tak jakby mnie unikali po prostu, unikali w ogóle rozmowy na ten temat, na... Bo nie było w ogóle poruszone ani sprawy tutaj leczenia mojego, ani kiedy wyjdę, nawet nikt się nie spytał, nic. Dosłownie każdy trzymał taki jakby dystans odnośnie alkoholu, odnośnie tego leczenia tutaj. Ktoś się bronił jeszcze? No, przypadkowo ja miałem takie jajsie, że spotkałem kolegę, którego nie znałem tam nie widziałem, bo się tam nas i tak, on mówi, chodź do mnie do domu, to pogadamy sobie. Także poszliśmy tam do niego do domu i wyciągnął tą wódkę, jakoś mi się udało odmówić tego alkoholu, zrobił po kawie i nawet sympatycznie się spędziło czas, miło i na trzeźwo przede wszystkim. Więc z tego jestem zadowolony, tak samo jak u rodziny też mnie namawiali, ale jakoś się udało. Babci się to wszystko rozgrywało, tam nie jest taka tradycja, że wódki nie ma, tylko jest wino i piwo, nie? No i wiadomo, no i postawili mi też to piwo, ale jakoś nie ruszyłem. Nawet nie odkryłem tego piwa i dostawiłem na bok. I że tak. I że no i teraz po prostu jak się zachować po tej tarzie, nie? Że no, wiadomo, jakie zagrożenie dla mnie to stanowiło, no ale jakoś miałem jakoś się zachować. Bardzo się cieszymy, że się panu udało. Ale może lepiej by było, gdyby pan nie poszedł tam, gdzie wiedział pan, że będzie alkohol. Znaczy, u tego kolegi to w ogóle nie wiedziałem, że będzie tam. Ale u babci to wiedziałem, bo co roku tak jest. I wiedziałem, że będzie w ten rok. Boże, użyć mi pogody ducha. Użyć mi pogody ducha. Abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę. Abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę. Odwagi. Abym zmieniał to, co mogę zmienić. Abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości. Abym odróżniał jedno od drugiego. Niech się dzieje wola Twoja, a nie moja, Panie. Niech się dzieje wola Twoja, a nie moja, Panie. Do następnego spotkania.